Jest? Ja pierdziel! Ogromny, nagrywam! Kochani, witam was w kolejnym odcinku. Emocje sięgają zenitu. Jest godzina pierwsza w nocy. A ja wybieram się na ryby. Czekam na transport, czekam na łódkę. No i jedziemy troszeczkę poszukać sandacza. Może trafi się jakaś inna rybka. Także co, zapraszam do oglądania. Kochani, korzystając z okazji, pokażę wam kilka przynęt od Enjima Bites. Mianowicie gumy. Są to dosyć spore gumy. Przyłożę dłoń tak dla porównania. Są to płocie. Z różnych mieszanek gumy. Są i twarde, i miękkie. Różne do wyboru. Z bardzo dużym kopytem. A tu jest ta miękka. Duże, masywne kopyto. Dosyć mocno buja tą przynętą na boki. Ale są też mniejsze wersje. Myślę, że będą całkiem fajnie się sprawowały na szczupaka. No i sztywna. I sztywna, tak jak w jazgarzach, ma kopytko, znaczy ta mniejsza przynęta, mniejsza płoć, ma kopytko w górę. Tak jak przy jazgarzach. Wyszedł też nowy model wobblerów boleniowych. Może tak, najpierw dla tych, którzy nie widzieli. To jest stary model. Czyli mały wobblerek. A tu mamy nowy model. Czyli duży i ciężki. Gdzie nim fajnie daleko rzucić, fajnie się prowadzi. Nie trzeba wcale mocno zwijać szybko, żeby już fajnie pracował. A w ofercie, dla tych, którzy nie wiedzą, są też jakieś tam smużaki, malutkie woblerki, tonące, pływające. No i oczywiście zwycięskie jerki. Jerki sprawdziły się na odmuchowie. Fajna sprawa. Ten szczególnie się fajnie sprawdzał. Jest prosty w prowadzeniu, nie trzeba jakichś specjalnych umiejętności, żeby wiedzieć, jak go prowadzić. Znaczy spokojnie zwijać i on już fajnie takim zygzakiem sobie płynie. Potem dokładając jakieś poczarpywanie, ten jerk tak ucieka w jedną stronę, w drugą stronę i tak się kiwie. No to co? Myślę, że omówione zostało to w miarę czytelnie. Jeszcze wam pokażę, jak te gumy wyglądają. Te jerki wyglądają z bliska. Założyłem jerka od Enjima Bites. Pierwszy rzut i branie. Jest pięknie. Coraz bardziej mi się podoba ten wyjazd, naprawdę. I to jaki? Pomalutku. Spokojnie, spokojnie. Dobra, wkładaj, podbierak. Czekaj. I tato, co nie chciałem łapać. No, mówiłem ci, że to jest fajna przynęta. A czekaj, bo zaraz będę miał zalany telefon. Czekaj, bo mi na telefon się nalało. Dzisiaj kurwa rekordy bijesz. Piękny sandacz. Na jerka od Enjima. Niestety kotwica się pękła.
No nic, wyhaczymy was, zrobimy. Spokojnie. A, ale piękne zdjęcie zaraz mu zrobimy. Patrz tutaj. Patrz. Tak. O. Łukasz, zrobisz mi zdjęcie ładne? Tak. Taki sandaczek. Piękna rybka. Opsy. Taki piękny sandaczek. Na takiego dżerka. W pierwszym rzucie. Piękny jesteś. No nic. Jeszcze zrobimy zdjęcia i wróci do wody. Ryba wraca do wody. Kurde, czekaj, bo mi się zaplączę zaraz w tą żyłkę. Co tu... O, została. No, poszedł. Dobra, pięknie. Gratulacje. Idziemy dalej. Super. Następny. Ja pierdziele. Niemożliwy. I od razu kolos. A nie wiem, czy taki duży. Ten jest chyba mniejszy, wiesz? A nie, no nie jest wcale taki mały. No jak? 7D, 8D. Nie. Kaskader. Kaskader. Ty. Wynocha. Nie chcemy cię. Kurczę, tu jest jeszcze pełno krwi. Nie chcemy cię. Kaskader. Chodź to. Nie, bo zaraz mi co popierdzieli sprzęty. No patrz, jaka świnia. To jest odrzański halibut. Noż, patrz. Weź, bo zaraz jakiś sum cię zaatakuje. Ty, ale normalnie z opadu. Gdzieś się wplątał z opadu. Płyń, Leszczyku. Pa, pa. A nie chcieliśmy ten? Nie chcieliśmy. No co, na słoiki? Nie. Czy z boczkiem? Nie, nie chcieliśmy. Ach, mam troszkę utrudnione. Muszę kołowrotek trzymać mniej więcej jakoś tak. Mam dosyć mocno rozcięty palec. Gdzieś na ten ząb się nadziałem. On ruszył głową. No i narobiło się troszeczkę bigosu. No ale szczerze mówiąc, ja zrobiłem krzywdę jemu, że go ukułem. No to i on mnie ukuł. Wybaczone. Mam nadzieję, że spotkam się z nim następnym razem, gdy przyjadę. Mam nadzieję, że go nikt nie zje do tej pory. Oła. Lunatic całkiem fajnie pracuje. No tak, lusterkuje i ten. Ale to nie jest guma typowo szypakowa, tylko bardziej sądaczówka taka, nie? W pierwszym rzucie! Dawaj podbierak, dawaj, podbierak szybko! Podbierz go! Ła! Patrz, w krzaki leci! Czekaj, jest następny! Co za wyjazd! Co za piękny wyjazd! Jest! Brawo! Super, w pierwszym rzucie! Patrz, taki sam! Prawie! Nie, mniejszy! Myślałem, że takim sam! Mniejszy! Niemożliwe. Czekaj, bo mi się to zaraz papierniczy. Ale emocje. Kochani, na tą chwilę kończymy. Wyjechał piękny szczupak, piękny sandacz. No i od Łukasza oczywiście też ładne rybki. Także co? Zapraszam was do komentowania, subskrybowania, lajkowania. Nie zapomnijcie o dzwoneczku. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.